Kościół jest tak silny, jak silna jest jednostka. Czyli Kościół jest tak silny, jak silny jesteś ty. Nie ma czegoś takiego, że... Jakiś pogłos jest. Że jest silny Kościół w jakiś enigmatyczny sposób. To jest nieprawda. To jest w ogóle absurd i to jest nieprawda. Kościół jest silny tak, jak silna jestem ja. Kościół jest silny tak, jak silny jesteś ty. Wszystko inne to ściema. I dzisiaj w chrześcijańskim świecie jest pełno ściemy, jest pełno nieprawdy, jest pełno głupoty, która nic nie wnosi. Nic. Nic. Jestem fanem praktyki, jestem fanem życia. Wszystko inne, to wiecie co to jest? To jest kupa ciaciaraństwa. Jak to rozpoznać? Jeśli słowo, które było powiedziane, czy to proroctwo, czy to objawienie, ja za godzinę go nie pamiętam, to tym sobie można tyłek podetrzeć. To nie było od Boga. Jeśli my nie mamy w świecie fizycznym odpowiedzi na to, co my robimy, to jest w ogóle lipa. Jeśli ponadnaturalność nie doprowadza mnie do stabilizacji mojego życia, to nie chcę tej ponadnaturalności. Jeśli spotkanie z Bogiem, spotkanie z aniołem, spotkanie z proroctwem, z objawieniem nie doprowadza mnie do zwycięstwa w moim życiu, to nie jest to niebo. Nie jest to niebo. Modliłam się jakiś czas temu i prosiłam Boga o słowo do Kościoła. I wierzę, że dostałam słowo do Kościoła. Wygłosiłam to słowo już w jednym kościele, ale dwa razy tych samych rzeczy się nie powtarza, więc wygłoszę je na pewno w sposób inny. Kiedy modliłam się, bo wiecie, bardzo ważne, żebyśmy my przynosili słowo z nieba. Praktyczne słowo. Chciałabym, abym to, co dzisiaj powiem, aby było połączone z waszą wiarą. Bo jeśli nie będzie połączone z waszą wiarą, to też na nic tak naprawdę te rzeczy się przydadzą. Będę mówiła o sobie, jak zawsze, ale wierzę, że włożę wam do ręki znowu jakieś narzędzia. Kiedy modliłam się o słowo do kościoła, Bóg mi dał sen. Bóg mi dał sen i przyśniła mi się procesja. Przyśniła mi się procesja, która niesie obraz. Kiedy wstałam rano, mówię, nie wiem o co chodzi. Wiem, że idzie procesja, wniosę jakiś obraz, a teraz potrzebuję tłumaczenia. Duchu Święty, mieszkasz we mnie. Wiem, że we mnie jest tłumaczenie tego snu. I dostałam takie tłumaczenie, że brak odebrania powołania zgodnie z oryginałem powoduje, że chcesz czy nie chcesz, naśladujesz kogoś, bierzesz udział w procesji, niosąc jakąś podróbę. Bardzo mnie to rozgrywa. W ogóle mówię, Boże, ale jasno. W ogóle ja nie chcę być podróbą i nie chcę, żeby ktokolwiek w kościele był jakąś podróbą. W ogóle chcę to słowo powiedzieć do ludzi, bo wiem, że to jest słowo, które dał mi Bóg. To jest słowo, które dał Bóg. Bóg ma dla ciebie oryginalne powołanie i On chce, abyś ty, tak, funkcjonował zgodnie z oryginałem. Miałam dużą opresję na to słowo. Doświadczyłam w swoim życiu, po tym słowie, ogromnego zniechęcenia. Modliła się o mnie Monika. Kiedy się o mnie modliła, to powiedziała, że miała takie wrażenie, że zaraz zemdleje. Kiedy wyszłam w kościele, żeby głosić to kazanie, nie u nas, to nie mogłam zebrać myśli. W ogóle mówię, nie mam problemu z mówieniem, a mam taki chaos w głowie, że nie potrafię w ogóle zebrać myśli. W ogóle mówię, ale jazda. W ogóle mówię przez wiarę. W ogóle otwieram swoje usta i zaczynam mówić przez wiarę. Taką miałam opresję w ogóle na swoją głowę. Bóg nie chce, żebyś nosił w ogóle cudzy obraz. Bóg nie chce, abyś brał udział w jakiejś procesji, tak, gdzie hołduje się jakiegoś człowieka. Bóg chce, abyś odebrał od Niego swoje oryginalne powołanie. I na to jest opresja. Opresja jest na ciebie prawdziwego. Ta reklama, wiecie, albo bądź sobą, albo bądź Batmanem, tak? Batman robi bardzo duże wrażenie. Ogromne. Ale prawdziwy ty przyniesiesz namaszczenie. Batman zrobi wrażenie, a prawdziwy ty przyniesiesz namaszczenie. W ogóle uwielbiam Boga za Jego prostotę. Zawsze chciałam prosto widzieć. Byłam mega skomplikowanym człowiekiem, żyłam w kłamstwie,
Ja już nie wiedziałam w ogóle, co jest prawda, co jest fałsz, co jest w ogóle prawdziwym życiem, co nie jest prawdziwym życiem. I zawsze się modliłam, chcę prosto. Chcę prosto rozumieć i chcę prosto w ogóle przekazywać rzeczy do ludzi. Rozumiecie? Przyjaciele, zmierzyłam się, powiem wam w ogóle o drodze. O drodze do dojścia do oryginału. Wczoraj wracaliśmy z Supraśla i mogliśmy przyglądać się, jak zbudowana jest droga. Droga jest zbudowana warstwowo. Stał tam taki walec, który tą drogę ubijał i jedziemy, ja w ogóle taka świadomość, że wszystko na mojej drodze musi być poddane próbie. Wszystko, cokolwiek ja robię, musi być poddane próbie. Jeśli ja nie poddaję się w ogóle próbie, to ja w ogóle nie wiem, czy ja jestem na dobrej drodze. Kiedy ja nie pozwalam, aby w ogóle droga moja została przetestowana, to ja w ogóle nie wiem, czy ja prawidłowo idę. Ja nie wiem, czy ja prawidłowo wierzę. Ja nie wiem, czy ja w ogóle prawidłowo stoję. Rozumiecie? Pierwszym takim elementem, który powoduje to, że trudno jest odebrać oryginalne powołanie od Boga, to jest lęk. To jest lęk przed tym, że odegramy starą rolę w życiu. Bardzo się tego bałam. Na szkole mieliśmy Bogdana. Mogę powiedzieć, że Bogdan jest też moim przyjacielem i chcę też, żebyście wiedzieli, że jestem w bliskiej relacji z Bogdanem, bo wszyscy jesteśmy zaburzeni, tylko w różnych stopniach. Ja jestem z nim w bliskiej relacji. I kiedy ja usłyszałam kiedyś od niego, że boję się, że odegram starą rolę w swoim życiu, to wiedziałam, że jest to w ogóle, że jest to jakiś mocarz. Kiedy oddałam swoje życie Jezusowi, bardzo szybko zrozumiałam, że tak naprawdę spotkałam Artura, bo odgrywam jakąś rolę. Robię tak, jak robiła moja mama. Nie byłam tego jeszcze świadoma. W ogóle poznaję Jezusa jako osobistego Pana i Zbawiciela, tak? I w ogóle dochodzą do mnie różne rzeczy, że tak naprawdę jestem w jakimś systemie zależności, że odgrywam znowu jakąś starą rolę. Kiedy wrócił Artur do domu i wiecie, ja na przykład wiedziałam to, że żony mają być uległe swoim mężom. Ja wie, odegram starą rolę, po chrześcijańsku. Wszyscy tą rolę bardzo dobrze znają. Znam tą rolę ja, zna tą rolę Artur i zna tą rolę diabeł. Diabeł wie, gdzie nacisnąć w życiu moim i gdzie nacisnąć w życiu Artura, żebym ja odegrała starą rolę. Rozumiecie? Ja w ogóle po trochu zaczęłam być już świadoma tych rzeczy, ale też jednocześnie przychodziła do mnie świadomość od Ducha Świętego, że stare życie przeminęło. Stare życie przeminęło, oto wszystko stało się nowe. Że w ogóle uległość wobec nowego stworzenia, tak, to nie są czary i manipulacje. To nie są czary i manipulacje. Ja w ogóle mówię, Boże, gdzie jest granica? Gdzie jest granica w ogóle, że ja jestem w ogóle jakoś dziwnie uległa, tak? W ogóle nie chcę być źle uległa, chcę być uległa z serca. Ponieważ nie chcę odgrywać starej roli. Bo ja w starym życiu byłam bardzo łatwa do manipulacji. Ja byłam po prostu taka, żeby mnie zmanipulować. Na mnie można było krzyknąć, ja już w ogóle wiecie, ja już wiedziałam, w jakim kierunku mam iść. Nie, Boże, gdzie jest granica? Granica jest w Tobie. Uległość jest z serca. Uległość nie jest z zewnątrz. Uległość jest z serca. Kiedy zaczęłam, Bóg do mnie mówi, studiuj życie Jezusa. Przeglądaj się zawsze w oryginale. Zawsze przeglądaj się w oryginale. Oryginałem jest Jezus. I wiecie, kiedy ja zaczęłam przeglądać się w oryginale, kiedy ja zaczęłam w ogóle badać życie Jezusa, to ja zrozumiałam, że Jezus był uległy. Jezus był uległy i Jezus był pomocą. To są dwie rzeczy, tak, których my nie możemy ominąć, jeśli chcemy odebrać swoje oryginalne powołanie. Nie ma czegoś takiego, że my przychodzimy ze świata, jesteśmy jakoś tam uwarunkowani, wchodzimy do kościoła i myślimy, że to w ogóle tutaj wszystko jest nam poddane. Nie. Zaczynamy od zera. Zaczynamy od uległości i zaczynamy od pomocy. I wiecie, kto nam taki przykład dał? Taki przykład dał nam Jezus. Taki przykład dał nam Jezus. On w ogóle, zobaczcie, przez 30 lat przygotowywał się, tak?
a przez 3 lata służył bardzo efektywnie. Przez 30 lat się przygotowywał. Więc niezmiernie ważne jest to, aby się w ogóle w swojej służbie przygotować. Bo jeśli ja się nie przygotuję w swojej służbie, jeśli ja nie zobaczę, jeśli ja nie będę doświadczała, co to znaczy być uległą, co to znaczy być pomocą, tak? Ja w życiu nie będę służyła ludziom. Ja w ogóle w służbie realnej nie będę w ogóle wiedziała, o co chodzi. To jest w ogóle niemożliwe. Pierwszą rzeczą, co atakuje w ogóle twoje, abyś doszedł do oryginalnego powołania, to jest lęk. To jest lęk, w ogóle to jest lęk przed tym, żeby się poddać autorytetom. Rozumiecie? Aby być uległym. Jak to ja uległym? Wiecie, ja ostatnio napisałam w internecie, że ja przez 8 lat służyłam Arturowi. Przez 8 lat uczyłam się uległości i uczyłam się pomocy. W tym wszystkim badałam moje serce, badałam moje motywacje. Patrzyłam, jak ja się czuję, kiedy jestem uległa. Jak ja się czuję, kiedy jestem pomocna. Jak ja się czuję, kiedy on jest na piedestale, a ja jestem z tyłu. Co w ogóle jest w moim sercu? Co tam w ogóle jest? Jak ja mam w ogóle motywację, że ja w ogóle cokolwiek chcę robić w Królestwie Bożym? Bałam się pewnych rzeczy. Bałam się zaufać Arturowi. Bałam się być uległa. Bałam się, że gdzieś ta granica się przesunie. Bałam się, że mnie wykorzysta. Bałam się, że w ogóle znowu odegram starą rolę. W życiu mną manipulował, a teraz wiecie, Biblia mi pokazuje, żony bądźcie uległe mężom swoim. To jest niesprawiedliwe. W ogóle mówię, znowu będę nikim. Teraz po chrześcijańsku. Muszę to wykorzystać. Muszę się zbuntować. Wiecie, pierwsze co przychodzi, to w ogóle zbuntować się. Ale przed czym się zbuntować? Przecież to w ogóle Boży oryginał. Rozumiecie? To Boży oryginał w ogóle. A Duch Święty to mi cały czas w ogóle badaj życie Jezusa. Przecież Jezus był uległy. Jezus był pomocny. W ogóle Jezus był pomocny swoim rodzicom. Jest napisane, że w ogóle podobało to się Bogu. Czy w ogóle podoba się Bogu posłuszeństwo? Bóg w ogóle nie postrzega rzeczy inaczej. Bóg nie patrzy na tą ogólną ściemę, która dzisiaj jest. W Królestwie, w ogóle Królestwo Boże ma swój porządek. W Królestwie Bożym jest swoisty porządek. Nie porządek jest w piekle, ale porządek jest w ogóle w niebie. I kiedy tak sobie, wiecie, podążam w tym moim lęku przez 8 lat, jestem, naprawdę staram się być uległą. Biorę w tym wszystkim na warsztat krzyż. Wiem, że musi się on stać moim doświadczeniem. Wiem, że nie może on być teorią w moim życiu. Wiem, że jeszcze nie do końca czuję się bezpiecznie w różnych rzeczach. W ogóle się nie czuję bezpiecznie. W ogóle się nie czuję bezpiecznie i dorabiam, tak, do tego jakąś tam teologię. Realnie biorę na warsztat krzyż. Realnie biorę na warsztat moje w ogóle, wiecie, moje poczucie w ogóle bezpieczeństwa. Duch Święty do mnie mówi, jeśli nie będziesz czuła się realnie bezpiecznie, będziesz wydziwiała w swoim życiu. Wtedy też dostałam takie słowo, że powołany to wyposażony. Wiecie, w tym wszystkim, w tej całej drodze uległości i pomocy jest na mnie nacisk z zewnątrz. Jest na mnie nacisk z zewnątrz. Powinnaś być jakaś. Powinnaś odegrać jakąś rolę. Jaką? Artur służy, tak? Ja też służę. Ale nie wedle człowieka. Wedle Boga ja jestem w służbie. Ponieważ moje pierwotne powołanie to być żoną i matką. I służyć temu, który ma większe objawienie. A w naszym związku małżeńskim większe objawienie, jeśli chodzi o służenie, miał Artur. Ja nie miałam żadnego. Ja wiedziałam, że nie wiem nic, i że idę za nim, bo on wie. Jedyne wyposażenie, które ja miałam, to związane z moim w ogóle zawodem. Wiedziałam, że chcę zostać fryzjerką. Byłam mega ze sobą szczera. Mówię, w ogóle, ja tutaj widzę w ogóle swoje wyposażenie. Ja widzę wyposażenie,
w Dziecinie w ogóle fryzjerstwa. Mój pradziadek miał kamienicę w Warszawie, miał gospodę na dole, a na górze miał zakład fryzjerski. Jakieś tam talenty na pewno odziedziczyłam po moim pradziadku. Kiedy miałam praktyczną naukę zawodu, już w pierwszym roku zostałam postawiona do osobistego stanowiska i normalnie pracowałam. Został we mnie rozpoznany talent. W ogóle byłam w tym wyposażona, natychmiast zostało to rozpoznane. Rozumiecie? Bo w ogóle mam szczeraz. Mówię, Boże, nic innego w ogóle nie widzę. Rozumiecie? Nie, w ogóle nie oszukiwałam sama siebie, w ogóle nie wymyślałam sobie różnych służb. Duch Święty mnie cały czas kierował do oryginału. Przebywaj z Bogiem. Musi krzyż stać się doświadczeniem twojego życia. To nie może być w ogóle teoria. Jeśli tutaj nie nauczysz się służyć człowiekowi, którego widzisz, jak będziesz służyła Bogu, którego nie widzisz? Jeśli nie nauczysz się służyć człowiekowi, którego widzisz, jak nauczysz się służyć Bogu, którego widzisz? Wiecie, dzisiaj się bardzo dużo mówi o miłości, o jakiejś takiej w ogóle enigmie. Mało się mówi o upamiętaniu. Mało się w ogóle głosi prawdziwą Ewangelię, bo się boimy, że tam kogoś zranimy. A tak naprawdę tylko ma sens prawda. Wszystko inne to w ogóle ściema. Tylko prawda ma sens. Ja w ogóle wiem, że kiedy każdy z nas poczuje bezpieczeństwo realne, to dopiero znajdziemy swoje powołanie. W realnym bezpieczeństwie jest dopiero realne powołanie. Rozumiecie? Ja ostatnio w Rybniku powiedziałam, że moja teściowa jest tak świętą kobietą, że gdyby żył jeszcze Derek Prince, mogłaby startować na jego żonę. Spełnia standardy. Wstaje 4:20, modli się, ścieli łóżko, idzie się myć. Za 10:07 siedzi już w autobusie, bo chce zająć pierwsze miejsce. I wraca do domu 19:30. I ma taką służbę, że błogosławi nas swoimi pieniędzmi. Uznała Artura za swojego pastora, a mnie za swoją córkę. Kiedy się wprowadziłam do niej do domu, przyszła kiedyś do mnie do kuchni i powiedziała: oddaję ci autorytet. Teraz ty jesteś gospodynią. Życie. To w ogóle, wiecie, to w ogóle tylko chodzi o życie. Wszystko inne to w ogóle wiecie. To w ogóle, jeśli ja wychodzę i przekazuję jakieś słowo, a sama z niego nie korzystam, to w ogóle jestem pożałowana, pożałowania godna. Rozumiecie? Czyli co robię? W ogóle rozprawiam się z lękiem. Nie mogę się w ogóle bać. No nie mogę się, w ogóle nie mogę się bać być uległa. Nie mogę się bać być pomocą. Ponieważ jeśli w przyszłości mam cokolwiek robić i dostanę od Boga objawienie, rozumiecie? I mam być Jemu wierna, i mam być liderem tego objawienia, to ja w ogóle muszę się nauczyć podstaw. Jeśli się nie nauczę podstaw, to zrobię więcej bałaganu w Królestwie Bożym niż porządku. Będę córką wojny. Dymu więcej narobię. Wiecie, ja w ogóle uważam, że w ogóle tak naprawdę to stan faktyczny Kościoła to jest taki, że jest więcej zamieszania. Jest więcej zamieszania, tak, niż w ogóle porządku. Bo to wiecie, jak fajnie zobaczyć rzeczy? Co potem zostaje? Co potem zostaje? Co po tym namaszczonym spotkaniu zostaje? Co potem zostaje? Co po tych wszystkich w ogóle tutaj wyjściach, uzdrowieniach są świadectwa, jeśli nie ma? Rozumiecie? Mnie takie życie interesuje. W ogóle ja jestem tak szczera ze sobą, że nie boję się w ogóle spojrzeć twarzą w twarz z prawdą. My musimy stawać twarzą w twarz z prawdą. Krzyż musi być realnie w centrum naszego życia. Nie tylko na naszych ustach jako teoria, ale to musi być w centrum naszego życia. Wiecie, kiedy ja tak służyłam przez 8 lat, tak naprawdę Arturowi, ponieważ w nim rozpoznałam oryginał, wiedziałam i zrozumiałam, że to on ma objawienie. Ja go nie mam. On ma objawienie. Ja w ogóle, ja chciałam kasę zarabiać. Ja w ogóle miałam idealny plan. Jestem mega utalentowana. Skończyłam w ogóle praktyczną naukę zawodu przy bardzo dobrym fryzjerze. Ma mistrza w swoim zawodzie. W ogóle mówię, ona mnie naprawdę wyposażyła. Artur będzie służył, ja będę zarabiała kasę. Przeszczęśliwa była z tego powodu.
Dobrze mi to wszystko szło, wiecie, w ogóle wiedziałam, że będę zarabiała dużo pieniędzy. I w ogóle pogodziłam się z tym. A wiecie co? Nauczyłam się być uległą, ponieważ nie można inaczej nic odebrać. Ja to się często śmieję, jak przychodzą ludzie, są 2 lata wierzący i w ogóle mówią, bo tam Pan, ja mówię, tak, powołam Cię, ale musisz przejść pewną drogę, bo inaczej zrobisz z dowymi. Powołał Cię Pan. Ja tego w ogóle nie neguję. Powołał Cię Pan na apostoła, powołał Cię Pan na proroka, powołał Cię na nauczyciela, ale musisz przejść pewną drogę na litość boską. Jeśli nie nauczysz się być uległy, jeśli nie nauczysz się być pomocny, to co Ty chcesz robić? Co Ty chcesz robić? To nie ma pracy dla takich ludzi. Zobaczcie to. Czemu nikt nie mówi amen? A to jest prawda. Amen. Wiecie, że to jest prawda. To jest po prostu prawda. Krzyż staje się doświadczeniem mojego życia. Uczę się być wierną w małym. W ogóle w tym wszystkim, wiecie, w ogóle Artur dostaje jakieś setki pochwał, a ja w ogóle uczę się jemu służyć. W ogóle on nie chciał mnie zabić, w ogóle ja mu teraz służę. Rozumiecie? W tym wszystkim dochodzę do poczucia bezpieczeństwa, mówię, Boże, dziękuję Ci, ja w ogóle mi jest w tym dobrze. Ja się w tym mega dobrze czuję. Czuję się bezpieczna. Z miejsca bezpieczeństwa zaczynają się we mnie kształtować zupełnie inne rzeczy. Zaczynam w ogóle widzieć jakiś obraz na temat w ogóle mojego powołania. Po iluś tam w ogóle latach, wiecie. Wiem, że już to nie są jakieś moje zajawki, jakieś chore zajawki z tytułu takiego, że ja mam chorą duszę, pójdę się teraz wyleczę służbą. Jestem zdemonizowana, tak? Potargana, uzależniona, zależna, warownia za warownią, a ja pójdę służby szukać. Jakiej służby? Różby poszukaj, to Ci pomoże. Rozumiecie? I z tego miejsca bezpieczeństwa, kiedy naprawdę czuję się coraz bardziej bezpiecznym człowiekiem, zaczynają do mnie przychodzić nowe pragnienia, zaczyna przychodzić do mnie w ogóle wizja tego, do czego powołuje mnie Bóg. I dopiero ja wtedy zaczynam Bogu zadawać pytania, a to dlaczego ja tak długo się przygotowywałam? A Bóg mówi, bo Ty inaczej, to Ty byś nie poniosła tych rzeczy, to by Cię zabiło. To by Cię zabiło. Ty się bałeś drugiego człowieka. Ty bałeś się otworzyć swoich ust. Ja bym manipulowała ludźmi. Rozumiecie? To jest mega ważne. Jeśli jest ktoś na sali, kto chodzi w namaszczeniu proroczym, to musisz się rozprawić ze wszystkimi warowniami, jakie masz na swojej głowie. Inaczej będziesz, poprzez to, że będziesz widział fałszywie Boga, będziesz fałszywie mówił do innych ludzi. Będziesz fałszywie mówił do innych ludzi. W ogóle zadaj sobie to pytanie, dlaczego Ty chcesz mówić do ludzi? To jest też bardzo ważny temat. Dlaczego ja w ogóle chcę mówić do ludzi? Wiecie, do mnie ostatnio przyszło coś takiego, że mówię, Boże, my się modlimy w ogóle o przebudzenie. Jest taki napór, że w ogóle wszyscy chcą być apostołami, ewangelistami, w ogóle prorokami. A w ogóle jak będzie przebudzenie i zaczną ludzie walić w ogóle drzwiami i oknami, kto to będzie sprzątał wszystko? Kto to będzie ogarniał wszystko? Ja w ogóle naprawdę dziękuję Bogu za służbę porządkową. Przecież to, że my teraz mogliśmy właśnie być na dworze, to jest to, że ludzie odbierali swoje oryginalne powołania. To jest to, że ludzie zgodzili się z Bogiem. Mam nadzieję, że nikt tam nie siedzi na siłę. Jeśli na siłę, to trzeba też to zostawić. Bóg ma dla Ciebie oryginalne powołanie. Rozumiecie? Tu nie ma czegoś takiego, że my wszyscy jesteśmy tacy sami. Rozpoznajemy się po elemencie wyposażenia. Jeśli nie jestem wyposażony, to znaczy, że nie jestem powołany. Jeśli mówię, że jestem apostołem, a nie jestem wyposażony, to nie jestem. Jeśli mówię, że jestem ewangelistą, a nie jestem wyposażony, to nie jestem. To nie jestem. Każdy może opowiadać świadectwo. I to w ogóle to trzeba spojrzeć twarzą w twarz z prawdą. Twarzą w twarz z prawdą. Kiedy w miejscu bezpieczeństwa dostaniesz od Boga informację, że masz pracować w fabryce guzików,
to gwarantuję Ci, że będziesz najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Jeśli Bóg do Ciebie powie, że na krakowskim rynku będziesz stał i będziesz kastował ludziom buty i przy okazji tym wszystkim ludziom będziesz zwiastował Ewangelię, to będziesz w tym wszystkim mega szczęśliwy. Będziesz w tym wszystkim mega szczęśliwy. Ale trzeba wejść w realne poczucie bezpieczeństwa. W realne poczucie bezpieczeństwa. Coś Wam powiem. Ja chodzę w namaszczeniu proroczym. Odbieram dużo od Boga obrazów. Odbieram dużo od Boga wizji. Ale wiecie, najczęściej do kogo? Do siebie sam. Do mojego życia. Do mojego małżeństwa. Do mojego liderstwa. Do mojego macierzyństwa. Ja naprawdę muszę być przekonana w 100%, że to, co wyjdę i powiem, to jest w ogóle od Boga. Do Kościoła. Wielokrotnie rzeczy, które wychodzimy i mówimy, one są do Was. To są rzeczy personalnie do Was. W ogóle to przebudzenie, które teraz jest, to się religia przebudziła. Kiedyś pewien pastor modlił się, abyśmy nie modlili się o przebudzenie religii. Dlatego tak bardzo ważny jest czas przygotowania. Ja nie mówię, żeby w tym wszystkim się zatrzymać w miejscu, ale bardzo ważne jest, że wtedy, kiedy biegniesz, żeby też w tym samym biegu przygotowywać się, brać swoją duszę, czyli swoją psychikę na warsztat, sprawdzać swoje motywacje, patrzeć, w czym naprawdę ja jestem wyposażony. W czym jestem wyposażony? Wszyscy są zajęte, smoga słodzy, teraz wszyscy są zajęte, smoga. Teraz wszyscy są słodzy. Kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. Zobaczcie, kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą wszystkich. O, jakże to jest niepopularne. To jest w ogóle niepopularne w Królestwie Bożym. Kto chce być pierwszy, niech stanie się sługą. I wiecie, kiedy ja tak sobie podążam w tej drodze uległości i pomocy, w ogóle wiecie, być żoną, tą doskonałą pomocą, o której mówi Biblia, to jest bardzo odpowiedzialna służba. Ja w ogóle zdawałam sobie z tego sprawę, że dzięki mojemu wstawiennictwu, dzięki temu, co ja robię, Artur może funkcjonować tak, jak funkcjonuje. Nie czułam się od niego gorsza. Czułam, że w ogóle jestem częścią tego całego zamieszania. Rozumiecie? Nie, w ogóle nie byłam jakąś częścią publiczną, bo mnie Bóg w tamtym czasie do tego nie powołał. Jedyną publiczną rzecz, jaką robiłam na tamten moment, to było to, że publicznie składałam świadectwo. Jak wariaci składaliśmy świadectwo publicznie na ulicy, aż się dowiedziała o tym telewizja. Ludzie mówią, jak to przed do telewizji? Ja mówię, nie wiem. Jeśli będziesz działał zgodnie z oryginałem, a do tego jest przypasowana pasja, tak, to się dowie o tobie telewizja. Nikt cię tego nie może nauczyć. Przecież ja widzę na siłę wypędzonych ludzi na ulicę. My to robiliśmy sami. Przez wiele lat byłam ciężko wyprowadzić kogokolwiek na ulicę. Rozumiecie? Ja to się nie raz modliłam, nie poszło, czy ktoś napalny będzie z nami. My tutaj ewangelizujemy w ogóle gdzieś na ulicy, a tu sami pijacy, wiesz, nie porozbierani w ogóle, wiecie. Tańczą, kiedy jeszcze wiedzą, że tak mi śpiewa, ludzie tańczą, ja wiem, ja chyba tego nie zniosę w ogóle. Tak, do końca życia będziemy my dwoje na ulicy i pijać wokół nas. Wie Boże, czy to mówię głębia, wszyscy chyba głębia, mówię, czy to taka głębia, że my tutaj na ulicy w ogóle, a wokół nas w ogóle sami menele, w ogóle pijana jazda. I zobaczcie, Bóg w tamtym czasie nie powołał mnie do publicznej służby. Mnie do głowy nie przyszło, żeby coś w ogóle wydziwiać. Choć był na mnie nacisk. Nacisk był na mnie straszny. Było kiedyś tak. Przychodzi do mnie taki pastor i mówi, powiedz coś. Powiedz coś. Ja mówię, ale ja naprawdę nie mam nic do powiedzenia. Ale jak, ty nie masz nic do powiedzenia? No proszę cię, w ogóle jesteś żoną Artura. Ja mówię, oryginał to nic nie mówi. Jedyną rzecz, którą mogę powiedzieć, to swoje świadectwo. To jak spotkałam Jezusa. Nie wymagaj ode mnie więcej, bo będę czarować, bo będę manipulować, bo będę w ogóle brać z mojej duszy, z moich deficytów, bo mnie wpieprzysz w jakąś rolę z mną. Rozumiecie, jak to działa? Niepodążanie za oryginałem powoduje w to, że wchodzimy nie w taką rolę, jaką Bóg dla nas przygotował. Co wskutek tego potem robimy? Manipulujemy innymi ludźmi. Skoro Cię Bóg
nie powołał, to cię również Bóg nie wyposaży. Ale tyle, ile nas tutaj siedzi, tyle jest oryginalnych powołań. Ale niestety nie jesteśmy wszyscy apostołami, ewangelistami, nauczycielami, prorokami. Nie ma tak. To tak nie ma. Bo jakby ręki nie było, to kto by w ogóle nas podrapał? Rozumiecie? Trzeba być mega odburzonym, żeby dać w sobie pobudować prawdziwe rzeczy. Nie bójmy się tego. Nie bój się modlić. Ojcze, daj mi wgląd w samego siebie. Daj mi wgląd w samą siebie. Chcę w ogóle zobaczyć moje motywacje. Wiecie, jest takie powiedzenie w ogóle, chcesz zobaczyć człowieka, daj mu trochę władzy i zaraz zobaczysz, jak on będzie funkcjonował. Jest wiele mądrych powiedzeń w tym świecie, które w ogóle, wiecie, ja się im przyglądam, wiem, Boże, to w ogóle czysto wyjęte z kościoła. Chcesz stracić przyjaciela? Pożycz mu pieniądze. Pij jak tyle, nie przepije, to nie dba, rób, że nie dba. Zobaczcie. Kiedy ja działam zgodnie z oryginałem, to ja jestem w tym pasjonatem. Ja jestem w tym wyposażona. Co wskutek tego robię? Niosę mesjańską usługę. I nie ja. I to ludzie muszą... w ludziach ja widzę, że ta mesjańska usługa działa. Tak? To nie ja jestem, jak gdyby tego w ogóle, wiecie, jakimś badaczem, jakimś centymetrem. Realnie widzę to w ludziach. Ja realnie widzę to w ludziach. Nie bójmy się tak naprawdę spojrzeć realnie w samego siebie. Wiecie, wczoraj rozmawialiśmy też w samochodzie o czymś takim, że kiedy ludzie wychodzą na wolność, tak, towarzyszy temu specyficzny chaos. Brak wtedy mądrości. I ludzie w tej wolności w ogóle wszystko chcą odrzucić. To mi jest niepotrzebne i dziecko od tego do dziecka. Kiedy wychodzimy na wolność, to tam często jeszcze nie towarzyszy mądrość. Kiedy wychodzimy na wolność, to potem trzeba przyjść do Boga i powiedzieć: Duchu Święty, a teraz daj mi mądrość. Jak te wolne w ogóle elementy zagospodarować w ogóle mądrością. Te wolne aspekty trzeba zagospodarować mądrością. Bo teraz się okazuje w ogóle, jeśli ja byłam zniewolona i ja wychodzę na wolność, to ja w ogóle w tej przestrzeni nie wiem, co mam robić w ogóle. To mi przeszkadza. Dzieciaka oddam do domu dziecka i się rozwiąże. Po co w ogóle się zmieniać? Rozumiecie? To w ogóle, wiecie, czas w ogóle wolności to jest czas budowania siebie. Jeszcze raz to powtórzę. Tak silny Kościół jest, jak silny jesteś Ty. My tak jesteśmy tutaj silni, jak najsłabsza jednostka z nas. Tak jesteśmy silni. Bo jeśli uda się uderzyć w tą jednostkę, to uda się uderzyć w nas. Brak działania zgodnie z objawieniem, zgodnie z oryginalnym powołaniem powoduje to, że diabeł nam kradnie pieniądze. W Królestwie Bożym nie działa zlecenie. W Królestwie Bożym działa pragnienie. Tu działa pragnienie. Tu nie działa zlecenie. Nie bójcie się rozprawiać ze swoimi lękami. Nie bójcie się w ogóle tego, że tak naprawdę wydaje wam się, że odgrywacie jakąś starą rolę. Nikt z nas w tym Kościele, w nauczaniu apostolskim nie odegra żadnej starej roli. Nie ma w ogóle takiej opcji. Nie ma takiej opcji. Wiecie, w ogóle między nami jest coś takiego, że gdyby mnie Bóg nie powołał, w ogóle Artur odpowiedział, ja powiedziałam amen na jego powołanie, a on powiedział amen. Powiedz amen. On powiedział amen na moje powołanie. Coś wam powiem. Ostatnio się obraziłam na niego. Na dwa dni. Jesteśmy przed szkołą, ma przyjechać Bogdan. Bardzo jestem z tym zacięta. W ogóle uważałam, że mam rację. Parowałam coś tam z tym. Poprzestawiałam. Artur do mnie. Teraz będziesz musiała mnie przeprosić, żeby wrócić do relacji ze mną. Przyjeżdżamy tutaj na szkołę. Życie. Jest życie. Przyjeżdżamy na szkołę. Podchodzi do mnie Bogdan. Bogdan mi zawsze w czoło całuje. Pocałował mnie Bogdan, ja już w ogóle jestem rozwalony. Podchodzę do Artura, przepraszam. W ogóle na razie mówię przepraszam, jestem na tym etapie, że w ogóle przepraszam, bo nie chcę, żeby diabeł
w ogóle, wiecie, przyszedł do mojego życia i coś tam w ogóle zrobił, tak? Ale dalej w ogóle uważam, że mam rację. Dalej tak uważam. Dalej w ogóle uważam, że mam rację. Kiedy działamy zgodnie z oryginalnym powołaniem, Bóg do tego się przyznaje. Po prostu jesteś wyposażony. Jesteś wyposażony. W ogóle jest pewnego rodzaju lekkość. Ja nie mówię, że w ogóle nie jest ciężko. Bo wiecie, ja na przykład ostatnio doświadczyłam czegoś takiego, w ogóle jakaś taka zniechęcona jestem. Jak Artur modlił się przeciwko w ogóle zniechęceniu, to ja tam siedziałam i mówię, ja wyjdę! Ale co to będzie, jak ja wyjdę? Ja jestem zniechęcona. Ja jestem taka zniechęcona, że mi się do kościoła nie chce jechać. Nic mi się nie chce. Nie chcę mi się głowy umyć. Nie chcę mi się iść włosów farbować. Po tym nie wypadają. Poszłam w ogóle do fryzjerki, maca mnie tam po tych włosach i mówi do mnie, jakoś w rzeczywistości lepiej te włosy wyglądają, jakieś takie chore. Ja mówię, chyba jakie chore? Mówię, nie chore. Wiecie, Bóg chce, abyśmy byli prawdziwi wobec Niego. Jeśli jestem zniechęcona, no to jestem zniechęcona, no w ogóle to w ogóle mi niczego nie ujmuje. W ogóle muszę przyjść do mojego Ojca i w ogóle powiedzieć, jestem zniechęcona, no i co? Bo to w ogóle nie jest łatwe, co ja robię. Bo w ogóle szukaj oryginału w swoim życiu. Przyglądaj się w ogóle dzikim zajawkom, które próbują powstać w twoim życiu. Wiecie, ja na przykład znam kobietę, uważam, że jej mąż jest mega powołanym człowiekiem, a ona w ogóle mu ciągle robi na opak. Ja mówię, dlaczego ty mu tak robisz? W ogóle weź mu służ. A jak ja mam mu służyć? Wiecie, ja w ogóle opowiadam jej o moim życiu. Ja mówię, uczyłam się być uległą. Duch Święty w tym samym czasie w ogóle pokazywał mi życie Jezusa. To nie jest nic złego. Nie to jest chwałą, co jest widoczne. Bo w ogóle Bóg widzi nas w ukryciu. On widzi ciebie w ukryciu. To nie ja tu jestem ważna, bo mam mikrofon, to rządzę. Nie. Tam siedzą ludzie, którzy położyli życie za nagłośnienie. Wróciliśmy z Supraszta, wczoraj Tadek i Przemek, nie wiem ile godzin, byli tutaj na tej sali. Po co? Po to, żebyśmy my się w ogóle mogli odpalić dzisiaj. Rozumiecie? Kiedyś te rzeczy robiliśmy wszystko, w ogóle wszystko sami. A dzisiaj mamy ludzi, którzy w ogóle położyli życie. Są poświęceni. Zobacz, czy w ogóle też jesteś położyć w stanie życie, to co powiedział tacio. Zobaczcie, Jezus położył życie w związku ze swoim objawieniem. Zobacz, czy ty w ogóle, zobacz, w czym kładziesz życie. Zobacz, w czym kładziesz życie. Ja naprawdę jestem tak Bogu wdzięczna za ten czas przygotowania, bo ja w ogóle nie mam dzisiaj pewnych zajawek. Ja ich nie mam. Towarzyszy mi pokój. Nie mam w ogóle czegoś takiego, wiecie, że ja w ogóle mam jakąś zajawkę, że ja muszę być wiecznie w centrum, że ja mam jakąś cholerną taką w ogóle przypadłość, że w ogóle tylko coś tam, to ja już do mikrofonu idę, bo ja się uduszę. No nie mam czegoś takiego. W ogóle dla mnie bezpieczeństwo jest tak mega ważne i ja dopiero z tego miejsca bezpieczeństwa odebrałam od Boga swoje powołanie. Oryginalne swoje powołanie. To jest w ogóle, wiecie, to jest w ogóle mega ważne. Zobaczcie, przeklęty ten, kto na człowieku polega. Przeklęty ten, kto bierze udział w procesji i niesie cudzy obraz. Przeklęty ten, kto bierze udział w procesji i niesie cudzy obraz. Bóg cię do tego nie powołał. Choć cała procesja ci kibicuje. Jasność taki tam namaszczony, w ogóle tutaj procesja, tutaj w ogóle wiecie. Szukaj oryginału. Zobaczcie, jak to dzisiaj jest niepopularne. Szukaj Boga. W ogóle szukaj Boga. Szukaj Boga. Nie szukaj odpowiedzi u człowieka. Ja odebrałam od Boga fizyczny głos odnośnie mojego powołania. Nie każdy tak musi mieć. Ja byłam mało posłuszna. Nie chciałam współpracować z moim wewnętrznym człowiekiem. I Bóg przemówił do mnie fizycznie na temat mojego powołania. Nie musi tak być w twoim życiu. Ale na miłość boską daj mi się przygotować. Ja w ogóle póki żyję, to będę prostowała drogi Boże. Takie powołanie dostałam od Boga. W ogóle będę przeciwstawiała się wszystkiemu, co nie jest prawdą. Będę występowała przeciwko każdej formie religijnej. Przeciwko wszystkiemu, co w ogóle nie jest Królestwem Bożym. Tak bardzo w ogóle Bogu zależy, tak? I Bogu w ogóle... Dobrze, że Bogu zależy bardziej niż nam. Bo w ogóle Bogu zależy bardziej niż nam. Wiecie, On to w ogóle dał Jezusa i w ogóle uważał, że puścił w ogóle taki koncentrat, że każdy z tego skorzysta. Wiecie? Zobaczcie, jak bardzo ważne są te pierwsze w ogóle przyjścia w ogóle nasze do Kościoła, tak?
Pierwszą w ogóle rzeczą to ty musisz być na 100% na nowo narodzony. Na 100% musisz wiedzieć, że wiesz, że wiesz, że wiesz, że Duch Święty przekonał cię o grzechu, o sprawiedliwości i o sądzie. Tu Przemek fajną rzecz powiedział. W ogóle wszyscy teraz mówią, Jezus cię kocha, a w ogóle ktoś ci chodzi do kościoła i się okazuje, że on taki się nie poczuł kochany i w ogóle my do niego o grzechu, a on w ogóle co? Ja, jak modliliśmy się ostatnio tutaj we wtorek, dostałam od Boga takie słowo. Jeśli nie czujesz się winny, to nie przepraszaj Boga. Jeśli nie czujesz się winny, nie przepraszaj Boga. To znaczy, że jesteś sprawiedliwy. A tylko ktoś, kto w ogóle czuje się winny, może przyjąć w ogóle, potrzebuje usprawiedliwienia. Ja czułam się winna. Ja czułam się winna. Ja w ogóle czułam się winna mojego grzechu. Ja w ogóle wiedziałam, że żeby nie Jezus, to ja w ogóle pójdę do piekła. Więc na tej podstawie przyjęłam w ogóle Jego usprawiedliwienie. Prostuj w swoim życiu wszystko to, co zostało pokrzywione. Wyprostuj w ogóle z Duchem Świętym każdy fałszywy obraz, który jest w tobie odnośnie twojego powołania. Nie zgadzaj się i nie chodź w żadnej procesji, która w ogóle niesie jakiś fałszywy obraz. Odnajdź w ogóle prawdziwy obraz, odnajdź prawdziwego siebie. Bierz na warsztat wszystkie warownie. Warowni się nie wyrzuca, to się podważa. Po warowni zostaje pewnego rodzaju luka. Tą lukę potem trzeba wypełnić prawdami Bożymi. Ja w ogóle wiecie, ja to w ogóle, jakie Boże, ja tyle lat. W ogóle ja się przygotowałam. Ja w ogóle, ja zrobiłam porządek z moim umysłem. Ja nie miałam tak, że w ogóle na nabożeństwie ktoś coś powiedział mi. Ja w ogóle siedziałam, notowałam i ja to w ogóle żyłam potem z tym słowem. Ja się dziwię, że dzisiaj ludzie w ogóle mówią, a wyrzuć coś tam ze mnie. Ja gadam, co? Ile razy? Co tam z ciebie jeszcze wyrzucić? Wszystko z ciebie wyrzuciłam. Wszystko z ciebie wyrzuciłam, w ogóle jesteś taki pusty i teraz diabeł przyszedł w ogóle z taką ekipą. Czemu żeś się nie wypełnił? Czemu Boga nie szukasz? Czemu nie szukasz oryginału? Dlaczego nie szukasz oryginału? Szukaj oryginału. Działaj zgodnie z oryginałem. Przebudzenie potrzebuje oryginałów. Oryginałów. Ludzi, którzy będą działali zgodnie z oryginałem. Żebyśmy się pomodlili. Oczywiście to jest tylko dla tych, którzy chcą. Powiecie, w ogóle jest też coś takiego, że są zboczeńcy religijni. Przepraszam, że to mówię, ale no niestety tak jest. Jest ta forma zboczenia, która ciągnie ludzi do kościoła, bo nie mogą. Ale są ludzie mega szczerzy i są ludzie, którzy naprawdę, realnie chcą odebrać od Boga swoje oryginalne powołanie i chcę wam w ogóle w tym pomóc. W ogóle powiem to dzisiaj z czystą świadomością. Bierzcie ze mnie przykład. Bierzcie ze mnie przykład w temacie uległości i w temacie pomocy. Mogę wam w ogóle powykładać te rzeczy na osobności. To nie jest uwłaczające. To nie jest haniebne. Dlatego, że taki przykład dał nam Jezus. Jezus nam w ogóle pokazał, co to znaczy być uległym, co to znaczy być pomocą. Co to znaczy być prawdziwym sługą? Co to znaczy w ogóle nieść objawienie? On nam w ogóle pokazał wzór prawdziwego chrześcijaństwa. Mnie tylko to interesuje i tylko to ma sens. Wszystko inne to ściema. Pomódlmy się, powiemy tak. Boże Ojcze, dziękujemy Tobie, że każdego z nas powołałeś zgodnie z oryginałem. Ojcze, ja dziękuję Ci za tych ludzi. Ja dziękuję Ci, Ojcze, za to, że Ty powołałeś każdą osobę, Ojcze, zgodnie z oryginałem, Ojcze. Ja w imieniu Jezusa Chrystusa przeklinam każdy fałszywy obraz, każda fałszywa rola. Ja ją przeklinam w imieniu Jezusa Chrystusa. Ojcze, ja modlę się, aby ludzie szukali u Ciebie, aby ludzie szukali Ciebie, a w związku z tym będą odbierali swoje oryginalne powołanie. Amen.